Pierwszy dzień Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu za nami. Nie ukrywam, że dla nas to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ liczymy na to, że będzie to w długim okresie impreza cykliczna o rosnącej randze nie tylko w Polsce, ale mamy nadzieję coraz bardziej na aktywne włączanie się naszych partnerów z zagranicy. Uważamy, że Kołobrzeg ma potencjał jako miejsce na tego typu imprezy. Może być to flagowa impreza dla Kołobrzegu. Z drugiej strony uważamy, że nie ma lepszego miejsca na ziemi niż Pomorze Zachodnie do tego, żeby dyskutować o ekologii, bo tutaj te zmiany w zakresie ochrony środowiska widać najbardziej. Na Pomorzu Zachodnim zmiany w zakresie wykorzystania chociażby odnawialnych źródeł energii w Polsce widać najbardziej. Co za tym idzie, wydaje się być to naturalnym miejscem do tego, żeby ta impreza na stałe zakorzeniła się na wiele, wiele lat. Tak jak zakorzeni, mam nadzieję, się pierwsze drzewo, które posadziliśmy z okazji tego forum. Głęboko wierzę, że będą jeszcze kolejne drzewa i wkrótce, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, wokół tego miejsca wyrośnie naprawdę piękny, potężny las.